16, outside Sweden. So next week, the end of June, the aircraft will be retired. Thank you very much for the Alpha Jets that are celebrating our SP60's last international display. Widzą Państwo ciasny zakręt, ale z minusowym przeciążeniem. Ta konstrukcja wytrzymuje przeciążenia od plus 6 do minus 3G i tu właśnie mieliśmy minus 3G, co jest bardzo, bardzo niewygodnym przeciążeniem dla pilota, obciążającym jego organizm. Nils is going to show us a steep turn, about 200 knots. Ciasny zakręt przy prędkości 200 węzłów. The turn will come when it is enough. So look at the turn. I 360 zakręt również z bardzo, bardzo małym promieniem. With this old lady. A teraz czas na beczkę akcentowaną. Look here.